Upadek caratu w lutym 1917 roku i wyłączenie się Rosji z I wojny światowej spowodowały duże zawirowania w koalicji państw Antanty. Francja poczuła się osamotniona, ponieważ Niemcy mogły skierować większe siły zbrojne na front zachodni. W tej sytuacji 4 czerwca 1917 roku prezydent Raymond Poincaré powołał we Francji Wojsko Polskie. Przy boku armii francuskiej, pod polskimi sztandarami, powstała Armia Polska, nazywana Błękitną Armią. 15 sierpnia 1917 roku powstał Komitet Narodowy Polski z Dmowskim na czele w Paryżu, który stał się cywilnym nadzorującym organem nad Wojskiem Polskim ze strony emigrantów polskich. Zaczęły też powstawać punkty werbunkowe. Pierwszy w Paryżu, drugi w Lamont, później w Boulogne, Bordeaux i Lyonie, do których napływali pierwsi ochotnicy. Byli to jeńcy Polacy, którzy dostali się do niewoli, a służyli w armii pruskiej czy armii niemieckiej. I oni bardzo chętnie zresztą poddawali się wojskom francuskim. Stąd byli to pierwsi ochotnicy do tej armii, na czele której stanął generał Archinard. Generał Archinard dowodził Błękitną Armią do czasu przybycia do Francji generała Józefa Hallera. Nazwa Błękitnej Armii pochodziła od koloru umundurowania żołnierzy. Najbardziej charakterystycznym elementem mundurowania były bluzy i spodnie w kolorze błękitnym. Skąd wzięła się ta nazwa? Francuzi mówili na to Blue Horizon. Na umundurowanie wyposażenie żołnierza armii Hallera składało się hełm wzór 1915 z nałożonym orłem jagiellońskim. Wyznacznikiem polskich jednostek był również orłek Hallera umieszczony na ramiennikach. Głównym uzbrojeniem był karabin Lebel wzór 1886-93 z nałożonym bagnetem. Karabin miał 8-nabojowy magazynek, dodatkowo można było załadować jeszcze 2 naboje. Dodatkowe naboje były przenoszone w ładownicach. Tutaj mamy sylwetkę ładowniczego z sekcji RKM-u, więc ma dodatkową ładownicę na magazynki do RKM-u. Banany tak zwane. Tutaj widać na sylwetce drugiego strzelca ten RKM. Była to pierwsza broń maszynowa, którą można było używać podczas walki w okopie ze względu na to, że była dosyć lekka i mogła wspomagać natarcie piechoty również podczas ataku. Dodatkowo na wyposażeniu żołnierz miał torbę na maskę przeciwgazową oraz chlebak, którym przynosił niezbędne na polu walki drobiazgi. Żołnierze Błękitnej Armii gromadzili się w specjalnie dla nich przygotowanych obozach wojskowych. Pierwszy taki obóz powstał w niewielkiej miejscowości niedaleko Le Mans. W całej Francji powstało ich jeszcze 15. Obok piechoty byli tam artylerzyści, saperzy oraz kawaleria. Z inicjatywy Komitetu Narodowego Polskiego w połowie 1917 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i do Kanady misja wojskowa, która miała na celu werbowanie rekrutów z Ameryki do błękitnych dywizji organizowanych we Francji. Ogromne poparcie uzyskała ta misja od znakomitego naszego pianisty, ale także i męża stanu, Ignacego Paderewskiego, który był nawet w tej sprawie u prezydenta Stanów Zjednoczonych i niebawem powstały 2 obozy wojskowe na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Jeden z tych obozów był w miejscowości Niagara, a drugi w Saint-Jean. W sumie w tych 2 obozach, które skupiały w większości jednak Polaków znajdujących się w Kanadzie, 63% z 20 tysięcy, które zrekrutowano do ochotników, to byli mieszkańcy zaboru rosyjskiego, 30% to byli mieszkańcy zaboru austriackiego, a tylko 4-5% było z zaboru pruskiego i pozostali to byli inni. Żołnierzy rekrutowano również we Włoszech, bowiem w maju 1915 roku Włochy przystąpiły do wojny przeciwko Niemcom i Austrii. Było to dużym zaskoczeniem, gdyż wcześniej kraj był sojusznikiem Austrii i Niemiec. I wtedy Austriacy rzucili na front przeciwko Włochom spore siły zbrojne, w których znowu znalazło się bardzo dużo Polaków z Galicji, poddanych austriackich. I oni znowuż bardzo chętnie poddawali się Włochom. Od 1917 roku ochotnicy zaczęli gromadzić się w obozach na terenie Włoch. Pierwszy z głównych obozów polskich zlokalizowany był obok Neapolu, drugi w okolicy Turynu. Komendantem jednego z tych obozów był kapitan Marian Dąbrowa. Do Francji przybyło z Włoch około 20 tysięcy żołnierzy, w tym około 1000 oficerów.
Liczebność Błękitnej Armii zaczęła gwałtownie wzrastać. 4 października 1918 roku Komitet Narodowy Polski powierzył generałowi Józefowi Hallerowi dowództwo nad formującą się Polską Armią. Polityczne zwierzchnictwo, które nad armią pełnił komitet, dawało mu możliwość wywierania nacisków na rząd francuski, aby błękitni żołnierze przyjechali do Polski. Tym bardziej, że nastąpił koniec wojny, Niemcy podpisali rozejm w Combien, a później rozpoczęły się w styczniu 1919 roku obrady w Wersalu dotyczące zakończenia I wojny światowej. I wówczas zaistniał problem, jak ta armia ma wrócić do Polski, bowiem liczyła aż 18 pułków piechoty, kilka pułków artylerii, jeden pułk czołgów, prawie dwa pułki kawalerii, 3 bataliony saperów, 3 szpitale polowe, kompanie telegraficzne, a więc była to świetnie wyposażona, dobrze uzbrojona, dobrze wyszkolona przez oficerów francuskich armia, licząca blisko 60 tysięcy żołnierzy. Pomimo niechęci i obaw rządu brytyjskiego, że Polska jako sojusznik Francji będzie przeciwwagą dla Anglii w Europie, 15 kwietnia 1919 roku Błękitna Armia wyruszyła do kraju tranzytem kolejowym. W pierwszym transporcie jechał pociągiem z tą pierwszą grupą generał Józef Haller jako dowódca i po kilku dniach jazdy wagonami francuskimi armia dotarła do Kalisza. Nowoczesna broń przywieziona do Polski, przede wszystkim samoloty i czołgi Renault FT-17, znacząco wzmocniła tworzące się Wojsko Polskie. Już 21 kwietnia 1919 roku do Warszawy przybył generał Józef Haller, gdzie witano go jako bohatera narodowego, nadając obywatelstwo miasta stołecznego Warszawy. Później, już w 1919 roku, podporządkowano Błękitnej Armii operującą na terenie Kubania, czyli na terenie Rosji, dywizję generała Lucjana Żeligowskiego. Były to 4 pułki piechoty, 2 pułki jazdy i ta grupa generała Żeligowskiego powróciła do Polski w czerwcu 1919 roku przez Rumunię i ona stała się częścią składową Błękitnej Armii Hallera już na terenie Polski. W ten sposób już w czerwcu 1919 roku praktycznie cała Błękitna Armia znalazła się na terenie Polski. Alianci postawili jednak pewne warunki. Zastrzegli, że nie można użyć Błękitnej Armii w walkach na terenie Małopolski Wschodniej. Dlatego skierowano generała Józefa Hallera na Pomorze, gdzie został dowódcą Okręgu Pomorskiego. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego w październiku 1919 roku rozpoczęto akcję pokojowego odzyskiwania Pomorza. Przejmowanie ziem zajętych przez zaborcę zaczęło się 18 stycznia 1920 roku od przejęcia Torunia przez oddziały 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty, a skończyło się 11 lutego 1920 roku, kiedy to wojska niemieckie opuściły Gdańsk. 10 lutego 1920 roku w Pucku, dla uczczenia odzyskania przez Polskę 147 km wybrzeża, generał Haller dokonał uroczystych zaślubin z morzem, wrzucając do Bałtyku platynowy pierścień zakupiony przez polskich gdańszczan. Błękitna Armia od samego początku swojego istnienia traktowana była jako pełnoprawna Armia Polska i jako taka została wcielona do nowo powstającego Wojska Polskiego. 19 października 1919 roku w Krakowie zorganizowane zostały uroczyste obchody Zjednoczenia Armii Polskiej. Przybycie Błękitnej Armii do Polski miało znaczący wpływ na wynik walk o granice odrodzonego państwa polskiego. Te 18 pułków, które funkcjonowały tutaj na terenie Polski, było to 6 dywizji, które walczyły na froncie północnym w Bitwie Warszawskiej, a później także na terenie Litwy i Białorusi, w ten sposób przyczyniając się do rozgromienia ofensywy bolszewickiej na zachód Europy. Generał Józef Haller rozpoczął swoją niesłychanie błyskotliwą karierę wojskową jeszcze na długo przed objęciem dowództwa nad Błękitną Armią. Już w 1895 roku jako młody oficer służył w jednostkach artyleryjskich Armii Austriackiej. Jednak w 1911 roku, będąc w stopniu kapitana, postanowił wystąpić z wojska. Zmobilizowany w 1914 roku, najpierw znalazł się w Legionie Wschodnim, a po jego rozpadzie w Galicji Zachodniej, gdzie został dowódcą batalionu, następnie dowódcą 3. pułku w ramach 2. Brygady Legionów.
Brał udział w kampanii karpackiej, znacząc miejsca swoich walk sukcesami. Dowodzony przez niego pułk odgrywał bardzo dużą rolę w 2. Brygadzie Legionów Polskich. Później znalazł się także razem z 2. Brygadą na terenie Wołynia. W latach 1915-16 był dowódcą pułku, a w latach 1916-18 był dowódcą 2. Brygady. Czyli już wtedy, kiedy ta brygada przeżywała okres przekształcania w Korpus Posiłkowy Polski u boku wojsk niemieckich, usytuowana na terenie Warszawy i w innych miejscowościach pod Warszawą. W tym trudnym okresie, kiedy nastąpił kryzys przysięgowy, pułkownik Józef Haller, bowiem wtedy był w stopniu pułkownika, zwany także brygadierem, stał na stanowisku, że trzeba zachować jednostki Wojska Polskiego i nie można schodzić do podziemia, tak jak to zalecał Józef Piłsudski i zrobiła pierwsza brygada, nie składając przysięgi. W czasie kryzysu przysięgowego prawie wszyscy żołnierze 2. Brygady złożyli przysięgę i w związku z tym stanowili zaczątek właśnie tego Polskiego Korpusu Posiłkowego. Stojąc na czele 2. Brygady, generał Józef Haller udał się z wojskiem na front wschodni, wiedząc, że gwarancje niemiecko-austriackie po traktacie brzeskim stały się fikcją dla sprawy polskiej. Generał wypowiedział posłuszeństwo dowództwu austro-węgierskiemu i dążąc do połączenia z jednostkami polskimi w Rosji, w czasie bitwy pod Rarańczą przekroczył linię frontu. 2. Brygada znalazła się po stronie rosyjskiej. Razem ze swoimi żołnierzami Józef Haller dotarł do 2. Korpusu i stanął na jego czele. Niestety w maju 1918 roku korpus podczas bitwy pod Kaniowem został rozbity przez wojska niemieckie. Pod fałszywym nazwiskiem Mazowiecki generał został zmuszony przedzierać się do Francji, gdzie objął komendę nad błękitnymi dywizjami, które przyprowadził w kwietniu 1919 roku do Polski. A następnie uczestniczył jako dowódca 3 frontów, a później Armii Ochotniczej. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, wykazując ogromny hart ducha. Pamiętnikarze wspominają, że po mszy świętej bardzo wcześnie rano udawał się na pierwszą linię frontu i do zmroku, do wieczora przebywał wśród żołnierzy, bezpośrednio kierując także pracami i sztabu, i swoich podkomendnych. 3 lipca 1920 roku generał Józef Haller został przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego. Haller nadał kształt ZHP organizacyjny. Był tym przewodniczącym przez 3 lata, ale dalej w ciągu całego okresu międzywojennego działał jako przyjaciel harcerstwa. Miał najwyższe godności harcerskie. No, taka piękna karta współpracy harcerstwa kieleckiego z Hallerem to jest udział harcerzy kieleckich w wojnie polsko-bolszewickiej. Jak przyjechali w 20 roku w lipcu do Warszawy, meldowali się właśnie tam w sztabie generalnym Armii Ochotniczej i przeglądu dokonał generał Haller, a później dowodził tymi chłopakami z Kielc również. Po wojnie polsko-bolszewickiej Józef Haller został generalnym inspektorem artylerii w Wojsku Polskim. Jednak jako przeciwnik Józefa Piłsudskiego po przewrocie majowym w 1926 roku dostał dymisję z wojska, co oznaczało przejście do rezerwy. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się na emigracji. Początkowo we Francji jako współpracownik generała Władysława Sikorskiego, a później jako minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego wchodził w skład rządu emigracyjnego w Londynie. Po wojnie pozostał na emigracji. Mieszkał w Anglii i udzielał się jako działacz Stronnictwa Pracy. Zmarł w 1960 roku w Londynie.